Centralny Ośrodek Szkolenia Straży Granicznej odwiedzili młodzi funkcjonariusze z Niemiec. Wspólnie z rodzimymi słuchaczami przechodzą intensywne szkolenie. Wszystkich uczestników jest 48 i przez 3 dni mają sporo do zrobienia. Instruktorzy wspólnie wymieniają poglądy, doświadczenia, natomiast funkcjonariusze, którzy zaraz pójdą do służby, bo obecnie przebywają na szkoleniach, będą się uczyć pod okiem instruktorów. A nauka jest różna. Najpierw basen. Tu każdy z funkcjonariuszy musiał w ciągu 2 minut założyć specjalny kombinezon i sprawdzić, jak się w nim pływa. Potem wspólnie ćwiczyli, jak podjąć z wody człowieka. Były też ćwiczenia z udziałem uzbrojonego w nóż napastnika, do którego strzelano na użytek szkolenia pociskami z farbą. Inna grupa w tym czasie miała zajęcia z nauki pierwszej pomocy i, co bardzo ważne w pracy granicznych strażników, sprawdzanie dokumentów. Na pewno zwróciłem uwagę na biometrię, na wykonanie nadruków farbą luminescencyjną, na powtórzone zdjęcie, które jest zrobione perforacją laserową, a także na numer i serię, które też są zrobione perforacją. Na co dzień uczestniczą w wykładach, bo teoria też jest ważna, ale dopiero zajęcia praktyczne przygotowują do zawodu. Funkcjonariusze wykonują zadania takie jak w służbie. Da im ogromne ułatwienie później, jak pójdą na granicę pracować, służyć, bo te umiejętności, które nabędą między innymi na tym szkoleniu, później wykorzystają w służbie. To już 4. edycja takich wspólnych ćwiczeń. W przyszłym roku Polacy pojadą szkolić się do Niemiec, ale zanim to nastąpi, funkcjonariuszy czekają jeszcze 2 dni wypełnione ćwiczeniami.